Cześć, witajcie. Tutaj Sylwia i Burzę w kopertach. Dawno mnie nie było. Ja wiem, dawno mnie nie było, ale pozwoliliśmy sobie... Chciałam zrobić eksperyment. Czy nieprowadzenie budżetu będzie miało wpływ na moje finanse? I powiem Wam tak. Miało. I to duży. Bo pytacie często... Wiele osób się pyta. Po co prowadzić budżet, skoro... W koperty pakuję po tyle samo, zarabiam bardzo podobne pieniądze. Owszem, to jest prawda. W koperty pakuję prawie tyle samo. Zarabiam bardzo podobnie. Na fundusze celowe odkładam też bardzo podobne kwoty, ale moje wydatki i moje życie w ciągu tego miesiąca, każdego miesiąca jest inne. Życie nie jest takie samo z dnia na dzień, a co dopiero mówić, porównując miesiąc do miesiąca. Życie płynie, wydajemy na co wydajemy, zmieniają się nasze okoliczności, zmieniają się nasze wydatki, po prostu zmienia się nasze życie z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień. Owszem, jest pewna rutyna, jest pewna stała, ale mimo wszystko dużo rzeczy się zmienia. Nawet zobaczcie, idziecie do sklepu i cena dzisiaj była taka, jutro jest zupełnie inna, tak? Więc to ma realny wpływ na nasz portfel. I powiem Wam tak, jak jeszcze do połowy kwietnia w miarę trzymałam się budżetu, tak potem żeśmy pozwolili sobie trochę pofolgować. I mąż sobie pofolgował, ja sobie pofolgowałam, przy czym największym takim chill outem, takim totalnym spontanem był wyjazd do Warszawy tuż przed tą majówką trzydniową. Postanowiliśmy tak z dnia na dzień, spontanicznie, z dnia na dzień, jakieś tam koniec tygodnia nawet to było, nawet nie było zaplanowane na początku tygodnia, na koniec tygodnia, ostatniego tygodnia kwietnia był spontan, jedziemy do Warszawy na spotkanie moje spotkanie rynkodzielników i pojechaliśmy tam. To był totalny spontan. Przy okazji sprawdziliśmy sobie drogę i trasę i na nasze wakacje. Mąż obawiał się jechać samochodem do Warszawy. No, nie jest wychowany na jeździe po dużych miastach, o tak, gdzie ten natężenie ruchu jest bardzo duże. I obawiał się tego lekko się obawiał, ale daliśmy radę, pojechaliśmy, jeszcze tego samego dnia wróciliśmy do domu. W sumie ponad... Prawie 1000 kilometrów mąż przejechał, jestem z niego dumna i bardzo mu dziękuję za to, że to zrobił. Po prostu zawiózł mnie, spędziłam tam kilka godzin i wróciliśmy do domu. Tak to już czasem jest, ale też będzie pytanie, czy mój budżet był w stanie to wytrzymać. Owszem, sięgnęłam do oszczędności wakacyjnych. To potraktowałam jako wakacje. Owszem, wiecie... Budżet wakacyjny się trochę uszczuplił, tak, ale nie na tyle, żebym go nie była w stanie odbudować. Tak wygląda mój budżet na maj. Mamy już, jesteśmy już po tygodniu maja, ja za chwilę dostaję wypłatę, a mój budżet wygląda tak, jak widzicie w tej chwili. Kalendarz jest przygotowany, wszystko jest przygotowane, ale mój budżet wygląda tak. Pokażę Wam, jak skończyliśmy budżet, oczywiście notatki, tak skończyliśmy budżet w zeszłym miesiącu. Jak widzicie, prawie wszystkie kategorie są na czerwono. Tak, to jest efekt tego, że po pierwsze pozwoliliśmy sobie na większe rozluźnienie, pozwoliliśmy sobie na częstsze wyjazdy samochodem, gdzie samo paliwo kosztowało nas prawie 1000 zł więcej niż to było założone w budżecie. Mąż na siebie wiedzieliśmy, że wyda dużo, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tyle. Po prostu... Doszły dodatkowe koszty u męża. Ja, ponieważ wpadłam na pomysł pojechania na spotkanie rynkodzielników, automatycznie na siebie wydałam więcej, ale wbrew pozorom nie wydałam aż tak bardzo dużo niż zakładany mój budżet. Tak wygląda podsumowanie miesiąca, a tak wygląda miesiąc do miesiąca, czyli w ogóle wydaliśmy dużo więcej. Ale jak tak patrzyłam później na realne kwoty, to nie są to aż tak duże pieniądze, że mogłoby być lepiej, ale nie było tak źle. No i właśnie prowadzenie budżetu, nieprowadzenie budżetu u mnie właśnie kończy się tymi wszystkimi czerwonościami. O tak.
nie prowadzenie budżetu, nie pilnowanie się budżetu, bo to nawet już nie chodzi o to, że jest inflacja, znaczy może inflacja podobno spada. Tak ostatnio mówili mądrzy ludzie w radio, że inflacja spada, ale ceny jeszcze nie spadają. A ja mam czasem wrażenie, że jeszcze ceny rosną pewnych produktów i artykułów, pomimo tego, że inflacja spada. Więc samo pójście do sklepu to też jest jedna wielka niewiadoma, ale są takie koszty, na które mamy realny wpływ. Naprawdę mamy realny wpływ na pewne koszty, które świadomie przekroczyłam. Tak, świadomie. Było to zrobione z pełną premedytacją, że przekroczyłam budżet na siebie, że przekroczyliśmy budżet na paliwo, bo też nam się nie chciało jechać do pracy autobusem. I zdarzało nam się przez prawie pół miesiąca jeździć do pracy autem. Kończyliśmy wcześniej, jakaś majówka, jakieś coś. I zawsze był powód, a to jeszcze trzeba było coś załatwić w mieście. Więc też przy okazji, no dobra, no to jedziemy autem, bo załatwimy to i będziemy szybciej w domu. I to były koszty, które popełnialiśmy świadomie. Czy zakup ubrań, czy ten wyjazd, ten nasz spontaniczny wyjazd do Warszawy. Pewne rzeczy były spontaniczne, ale budżet był w stanie to wytrzymać, ponieważ miałam zgromadzone na ten cel oszczędności. No może niekoniecznie na ten konkretny cel, tak? Ale to były pieniądze na wakacje, które miałam świadomość, że będą wydane w jakiś sposób na tego typu rzeczy. Czyli częstsze wyjazdy, bo postanowiliśmy pojechać na jedną wycieczkę, na drugą wycieczkę, tak? Gdzieś tam w okolicach świąt też żeśmy pojeździli sobie trochę więcej, pozwiedzaliśmy tutaj okoliczne nasze tereny. Jak już wiecie, ja mieszkam na wsi, więc jakakolwiek większość rozrywek jest poza moim miejscem zamieszkania, więc no muszę dojechać do tych miejsc, tak to już po prostu jest. Zatem takie podsumowanie. Nie trzymanie się budżetu, odpuszczenie, danie sobie na luz u mnie, nie wiem jak to jest u Was, ale u mnie skutkuje tym, że wydaję więcej niż powinnam. To po pierwsze. Po drugie, źle się czuję, jeżeli tego budżetu nie prowadzę, tak? Naprawdę z tym się źle czuję. Czegoś mi brakuje, owszem, czasem się nie chce i powiem Wam, że kwiecień podliczałam prawie 2 tygodnie. Już pod koniec kwietnia zaczęłam go podliczać, skończyłam dopiero wczoraj w niedzielę 7 maja, skończyłam podsumowywanie budżetu. Tworzenie nowego budżetu jeszcze jest w proszku, ale mogę sobie na to pozwolić, ponieważ wypłatę dostanę dopiero dzisiaj lub jutro. Więc budżet mogę dopiero skonstruować w momencie, kiedy te pieniądze realnie wpłyną mi na konto. To też nie jest nic złego, ponieważ będę pracowała nie z wyimaginowanym, wymyślonym, prawdopodobnym budżetem, tylko ja już będę pracowała z konkretnym budżetem, z konkretnymi kwotami, które wpłyną na moje konto. Tak postanowiłam w tym miesiącu. Owszem, część wydatków już poniosłam, wiadomo, tydzień życia, tak mniej więcej, około tygodnia życia mam od końca miesiąca do wypłaty. Jest to wliczone już w budżet majowy. Za każdym razem jest to wliczane w budżet majowy. I to potem się ładnie wyrównuje i te kwoty się wyrównują. Mówię, tak wygląda mój budżet majowy. Bardzo ładny, elegancki. Taki na zero, totalne zero. Zatem, moi drodzy, twórzcie budżety, nawet jeżeli te kwoty będą powtarzalne, mimo wszystko jest to takie narzędzie, które pozwala Wam jednak trzymać się w ryzach, tych finansowych ryzach, żeby nie wydawać więcej niż się powinno. Tak samo płacenie gotówką. W tym miesiącu, poprzednim miesiącu, w kwietniu płaciliśmy trochę więcej kartą i to też się odbiło na moim budżecie w sposób znaczący. To na tyle. Twórzcie budżety, nawet jeżeli te kwoty będą identyczne. Do zobaczenia. Cześć.